Pyk, kamera poszła. Ja sobie dźwięk kontroluję, ty Bartek może zadawać Dobra, pytania. dobra. To Już być mamy mikroczkami. Bądź redaktorem. Bądź redaktorem. Będę ci zadawał pytania. Mamy taką listę pytań, wiesz. Tak. A to będzie potem montowane, rozumiem. Tak. Lecimy. Jak kupować audio? No przede wszystkim z głową. Klienci, panie Jacku, może ja bym tak chciał to mieć, ale stara mnie z domu wygoni. Aha, rozmawiam do kamery czy do ciebie? Nie, z ze mną. Z tobą, dobra. Czyli tak tuż obok. Znaczy, jeżeli mam się bardziej rozgadać, to nie ma problemu, bo to... Ha, to jest, wiesz, w sumie trudne pytanie mi zadałeś. Wiesz, ja muszę się troszeczkę tak nie jestem aktorem zbyt dobrym. A tak, to jest dobre pytanie. Bardzo. Pierwsza rada przy wyborze... Nie, zrobimy inaczej. Powiem jeszcze jedną rzecz taką ogólną. Cich i zaczynamy. Ktoś coś powie, każdy ma prawo do opinii, tak? A ja, jako naukowiec, nie mam prawa do opinii, bo moja opinia musi być od razu poparta jakimś wykresem i wynikami badań. Starałem się jakby nie mówić takich truizmów, które jakby są bez przerwy powtarzane. Oj, nie nagramy tego za pierwszym razem. Nie, stop. Ale które pytanie? Jak sprzedaje sprzęt audio? To w 5000 się zmieścisz. Euro. Fundamentalnie nie istnieje na dzisiejszy przyczyna, dla której jeden się lepiej, a zobacz, co się dzieje. Nie, bo twoim problemem jest to... To powinniście nagrywać. Nie, bo twoim problemem jest to... Tak, no to musisz...